Klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec zapraszamy do lepszym człowiekiem. Dziś rodzi się Bóg, miłość. Życzymy głębokich duchowych przeżyć i zapraszamy do wspólnego kolędowania. Obradujemy nad najbardziej pilnymi i ważnymi sprawami. Zastanówmy się wspólnie, co zrobimy, aby wśród ludzi zniszczyć miłość, zniszczyć ich wzajemną miłość i miłość do Boga. To bardzo trudne zadanie. Nie możemy im przecież odebrać Pisma Świętego. Nie możemy zabronić chodzić do kościoła. Nie możemy zakazać stylu życia. A więc pytanie, jak zniszczyć miłość? Już wiem, u Boga liczy się tylko miłość, ale dla niej trzeba mieć czas. Zabierzmy więc ludziom czas. Ale jak to zrobimy? Musimy im towarzyszyć przez cały dzień. Oto kilka propozycji. Zajmujcie ich błahostkami, korzystając ze wszelkich trików. Wabcie ich, aby ciągle wydawali, a następnie pożyczali, żeby byli wolni. Zapychajcie ich skrytki reklamami, ofertami i promocjami. Podsuwajcie im darmowe oferty, niepotrzebne usługi i fałszywe nadzieje. Niech pieniądze zawsze będą pierwsze. Pamiętajcie o tym. Zapełnijcie ich domy bzdurnymi gazetami. Bombardujcie wiadomościami przez 24 godziny. Postarajcie się o ich weekendy. Niech wracają do pracy zmęczeni i nieprzygotowani do niej. Niech nie mają czasu na modlitwę, aby przypadkiem nie myśleli o Bogu i żeby nie przyszło im do głowy czasami iść do kościoła. Dajcie im chleba i igrzysk. Niech odburzają ich mecze, zgłaszają koncerty, niech tracą czas. Przy nich nie ma wiernych. Zostawiajcie ich samych na urlopie. Wysyłajcie ich w egzotyczne miejsca do parków rozrywki, byle się bawili i bawili. Przekonajcie ich, żeby zawsze mieli włączony telewizor, wideo, komputer czy wieżę. To wszystko jest zagłuszy na drugiego człowieka. I na miłość, i na Boga. Nie będą jedni słuchać drugich. I rozbije się ich jedność z Chrystusem, który jest miłością. Dajcie im tysiące powodów, dobrych powodów, aby nikt nie miał czasu na modlitwę i słuchanie Bożych słów. Żeby słuchać diabła po prostu, a piekło rozpaliło. Wiele na mnie było trzeba, ja i ty i długo nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier. Dziś kalkulujemy wszystko, ja o tym szaleńczo wiem. Co z tym możemy zrobić? Moje oko na piasku. Myślę, że ludzie zapominają o bardzo ważnej życiowej prawdzie. Zapominają o tym, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Za mało tej prawdzie poświęcają jej swojego czasu. Zapamiętaj mój sekret. Dobrze się widzi tylko sercem. W życiu liczy się tylko miłość. Proszę was, popatrzcie w niebo, poszukajcie swojej gwiazdy. Zobaczcie, jak cały świat się zmienia z lat.
się Pan, przyszedł, by ludzkiej ulżyć niedoli i zrównał wszelki stan. Dziecina licha w żłobku na sianie, konie śmiertelny Bóg niesie ze sobą wielkie kochanie, najlichszym ze swych słów. Dlaczego, Panie, nie wybrałeś pałacu? Przecież jesteś władcą świata. Dlaczego wybrałeś stajnię? Ty, mały Jezus, wielki Książę Pokoju, z nieba przyszedłeś do swoich, lecz oni cię nie przyjęli. Leżysz teraz, Boże Dziecię, w stajni cichutko i patrzysz w drzwi i czekasz, by wśród witających zobaczyć swego przyjaciela. Nie narodził się w luksusie, w bogactwie, lecz ubogiej stajni. Pokazuje, że wie, co znaczy ludzka nędza i bieda i cierpienie. On stał się ubogim, aby naszym bogactwem swoim wzbogacić. Wszystkiego się wyrzekł i święta betlejemską noc. Zrezygnował się z ziemskiego majestatu, wygodnego mieszkania, ale nie wyrzekł się z ziemskiej ludzkiej miłości, matczynej miłości, troski opiekuna świętego Józefa, serdeczności ubogich pasterzy i pokory mędrców. On nie wyrzekł się rodziny. On ukochał ludzką rodzinę. Wybrał tą najprostszą i najuboższą, a w niej uświęcił ludzką miłość. Przychodzimy do Ciebie także i my, młodzież, uczniowie Jana Pawła II, cóż możemy złożyć Tobie w darze? Przynosimy naszą wiedzę ubogą, armię jedynek w dzienniku, stos lektur nieprzeczytanych i zadań nieodrobionych. Oddajemy Ci nasze niewłaściwe zachowanie, szalone wagary, zasmuconych rodziców i zatroskanych nauczycieli. Oddajemy Ci także nasze radości, szkolne przyjaźnie i życiowe plany przyszłości. Oddajemy Ci, Jezu, naszą małość, ale też gorące serca. Oddajemy Ci także nasze życie. Weź je, przemień, uświęć. Chcemy być Twoim światłem i swoją pomocą budować cywilizację miłości, jak obiecaliśmy Ojcu Świętemu, który błogosławi nas z nieba. Święta Bożego Narodzenia, tajemnica serca, której rozum pojąć nie może. Oto są święta, aby nad Tobą wciąż świeciła gwiazda, aby się nie dał zamknąć w jarzmie codziennego życia. Oto są święta, abyś miał właściwe spojrzenie na swoje cierpienia, upokorzenia, krzywdy, których tu znajdziesz, aby zobaczył w blasku swoją pracę, rodzinę, obowiązki. Aby nad sobą Twoich spraw codziennych nie zgasła gwiazda, aby w Twoich oczach i sercu na nowo zapłonął blask dobra i miłości. Po to są święta, Wigilia, opłatek, abyś odnalazł Boga i uwierzył w Jego miłość. Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty, pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty, że, jak mówi wam wszystkim dawne, odwieczne orędzie, z pierwszą na niebie gwiazdą,
Bóg w waszym domu zasiądzie. Sercem go przyjąć gorącym, na ścieżaj otworzyć wrota, oto, co czynić nam każe, miłość największa cnota. Tak szybko leci, więc teraz poważnie. O czym marzą dzieci? Znać wszystko, co są ludzi różni, aby nasze ręce nie spotkały próżni. Ludzie uśmiechem witali się co dzień. Strudzonym nie brakło miejsca w gospodzie. Aby nikt przed nikim nie musiał czuć strachu, a biedni bezdomni mieli skrawek dachu. Aby każdy głodny wsiadł do pełnej miski, a drzwi samotnego zapukał ktoś bliski. By policja i lekarze nie mieli zajęcia, a rodziny wyszły dobrze nie tylko na zdjęcie. Jeden wielki Polak, mądry kto go słucha, by odnowić ziemię, wezwał mocy ducha. A my mu pomóżmy w tej wielkiej potrzebie i odnowę ziemi zacznijmy od siebie.